Dzień dobry. Kurs języka polskiego został zrealizowany z inicjatywy EY Academy of Business, firmy szkoleniowej obecnej na polskim rynku blisko 30 lat. Zajęcia prowadzi Magdalena Mrówczyńska, lektorka ze Szkoły Języka Polskiego Konwersacja. Zapraszamy. Materiały do lekcji pochodzą przede wszystkim z książki Polski Krok po kroku 1, której autorką i redaktorką jest pani Iwona Stępek. Lekcja 1. Alfabet, powitania i pożegnania, prezentacja, gdzie jest książka, komendy, numery. Alfabet. A. Adam. On. Są. B. Bar. C. Co. Ci. Ćma. Być. D. Dom. E. Ewa. Ę. Gęś. Się. F. Film. G. Grupa. H. Herbata. I. Imię. I. Ja. K. Kolor. Kto. L. Lekcja. Ł. Łatwo. M. Mam. N. Noc. Ni. Koń. O. Okno. U. Ósma. Kraków. P. Pan. R. Rozumiem. S. Sens. Si. Śnieg. Coś. To. U. Ulica. W. Woda. I. Syn. Dobry. Z. Zebra. Ź. Źle. Ż. Że. C. Cena. Cz. Czas. Ci. Ciemno. Ć. Ćma. S. Sens. Sz. Szansa. Si. Się. Śnieg. D. Dom. Dz. Dzwon. Dż. Dżungla. Drz. Drzwi. Dzi. Dzień. Dzi. Dźwig. N. Noc. Ni. Nic. Ni. Koń. Z. Zebra. Ż.
żona. Zima. Źle. Herbata. Chleb. Rzeka. Żona. Ulica. Ósma. A. On. B. C. Cie. D. E. N. F. G. H. I. J. K. L. E. U. M. N. Eń. O. O. Kreskowane. P. R. S. Eś. T. U. W. Y. Z. 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 Teraz ćwiczenie jeden. Proszę powtórzyć. Być. Dym. Dziecko. Jak. Żakiet. Książka. Rower. Rzym. Rzadko. Szybko. Silny. Drzewo. Drżeć. Fotografia. Bank. Restauracja. Program. Interesujący. Kino. Teatr. Plan. Projekt. Komputer. I ćwiczenie 3. Co mówi lektor? Krzywy. Cześć. 9. Szybko. Grzeszny. Żaden. Pracować. Cudzy. Ładny. Długi. Mały. Ciemno. Że. Młoda. Kata. Łódka. Sen. Kaseta. Hart. Dom. Proszę. Siny. Proszę posłuchać jeszcze raz. Krzywy. Cześć. 9. Szybko. Grzeszny. Żaden. Pracować.
Cudzy. Ładny. Długi. Mały. Ciemno. Że. Młoda. Kata. Łódka. Sen. Kaseta. Hart. Dom. Proszę. Siny. Teraz następne ćwiczenie. Proszę posłuchać i powtórzyć. A jak autobus. O jak wąsy. B jak banan. C jak cukier. Cie jak ćma. D jak dwa. E jak euro. E jak język. F jak flaga. G jak gazeta. H jak hotel. I jak internet. J jak jogurt. K jak kawa. L jak lampa. E jak łyżwy. M jak mapa. N jak noc. Eń jak słońce. O jak oko. O z kreską jak ósma. P jak Polska. R jak ryba. S jak sok. Eś jak śniadanie. T jak telefon. U jak ulica. W jak wino. Y jak perfumy. Z jak zero. Z jak źle. Z jak żaba. Następne ćwiczenie. Fonetyka. Proszę posłuchać. Sz. Cz. Ch. Ch. Ż. Ż. U. U. Ę. Ą. Dz. Dż. Drz. Dzi. Ni. I. Si. Ci. Zi. Ni. Szansa. Czekolada. Chusteczki. Herbata. Dobrze. Żabka. Ulica. Córka. Język. Bardzo. Dżem. Drzwi. Dzień. Nic. Jak. Śnieg. Nić. Źródło. Koń. Szkoła. Keczup. Chleb. Hasło. Rzeka. Żona. Usta. Ósma. Tęcza. Rodzaj. Dżungla. Drzewo. Dźwig. Niebo. Jabłko. Coś. Pić. Źrebak. Słońce. Musztarda. Czary. Chaos. Habilitacja.
Rzecz, koleżanka, numer, żółty, zęby, koledzy, dżokej, drzemka, dźwięk, nikt, jestem, miś, myć, źle, jeleń, szampan, czy, jacht, harfa, rzadko, życie, muzyka, róża, zwierzęta, pieniądze, judo, Andrzej, śledź, niebieski, lekcja, świat, paproć, gałąź, dłoń, Warszawa, czas, kuchnia, honor, warzywo, żyrafa, kultura, król, kolęda, cudzoziemiec, dżentelmen, mądrze, łódź, żołnierz, koktajl, śniadanie, ćma, przyjaźń, budyń. Teraz proszę uzupełnić tekst. Szansa, szkoła, musztarda, szampan, Warszawa. Czekolada, ketchup, czary, jacht, kuchnia. Chusteczki, chleb, chaos, jacht, kuchnia. Herbata, hasło, habilitacja, harfa, honor. Dobrze, rzeka, rzecz, rzadko, warzywo. Żabka, żona, koleżanka, życie, żyrafa. Ulica, usta, numer, muzyka, kultura. Córka, ósma, żółty, róża, król. Język, tęcza, zęby, zwierzęta, kolęda. Bardzo, rodzaj, koledzy, pieniądze, cudzoziemiec. Dżem, dżungla, dżokej, judo, dżentelmen. Drzwi, drzewo, drzemka, Andrzej, mądrze. Dzień, dźwig, dźwięk, śledź, łódź. Nic, niebo, nikt, niebieski, żołnierz. Jak, jabłko, jestem, lekcja, koktajl. Śnieg, coś, miś, świat, śniadanie. Nić, pić, myć, paproć, ćma. Źródło, źrebak, źle, gałąź, przyjaźń. Koń, słońce, jeleń, dłoń, budyń. Następne ćwiczenie. Co mówi lektor? Proszę posłuchać i napisać słowa. Cześć, szkoła, koledzy, żabka, Warszawa, Kraków, bardzo, dobrze. Proszę posłuchać jeszcze raz. Szkoła, koledzy, żabka, Warszawa, Kraków, bardzo, dobrze. Szkoła, koledzy, żabka, Warszawa, Kraków, bardzo,
Dobrze. Teraz powitania i pożegnania. Proszę posłuchać. Dobry dzień. Dzień dobry. Dobrej nocy. Dobranoc. Do свидания. Do widzenia. Uvidzimy się. Do zobaczenia. Do завтра. Do jutra. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Пока. Na razie. Teraz następne ćwiczenie. Proszę połączyć słowa do widzenia. Dzień dobry. Na razie. Dobry wieczór. Miłego dnia. Do zobaczenia. Miłego weekendu. Do jutra. Teraz następna sekcja. Prezentacja. Nazwisko. Mam pytanie. Przepraszam. Izwinicie. Mam na imię. Nazywam się Anna Nowak. Mnie zowut Anna Nowak. Miło mi cię poznać. Приятно познакомиться. Miło mi. Mnie приятно. Bardzo mi miło. Mnie очень приятно. Mnie również. Mnie тоже. Przedstawić się. Представьтесь. Powitanie. Приветствие. Narodowość. Nacjonalność. Pożegnanie. Proszenie. Proszę posłuchać. Cześć, jestem Angela. A ty? Mam na imię Tom. Bardzo mi miło. Miło mi. Cześć. Jestem Mami Takada. Jak się nazywasz? Miło mi. Nazywam się Angela Brown. Bardzo mi miło. Cześć. Mam na imię Uwe. Miło mi cię poznać. Jestem Tom. Miło mi. Proszę przeczytać. Jestem Bond. James Bond. Mam na imię James. Nazywam się James Bond. Proszę posłuchać. Dzień dobry. Jestem Agnieszka Polańska. Dzień dobry. Nazywam się Mami Takada. Bardzo mi miło. Miło mi. Cześć, jestem Tom. A ty? Cześć, jestem Mami. Miło mi. Mnie również. Oficjalnie miło mi pana poznać. Miło mi panią poznać. Nieoficjalnie miło mi cię poznać. Uniwersalnie miło mi. Bardzo mi miło.
Proszę posłuchać i uzupełnić dialogi. Dzień dobry, jestem Agnieszka Polańska. Dzień dobry, nazywam się Mami Takada. Bardzo mi miło. Miło mi. Jeszcze raz. Dzień dobry, jestem Agnieszka Polańska. Dzień dobry. Nazywam się Mami Takada. Bardzo mi miło. Miło mi. B. Cześć, jestem Tom, a ty? Cześć, jestem Mami. Miło mi. Bardzo mi miło. Jeszcze raz. Cześć, jestem Tom. A ty? Cześć. Jestem Mami. Miło mi. Bardzo mi miło. A teraz proszę uzupełnić dialogi. Ty i sekretarka, dialog oficjalny. I ty i koleżanka, dialog nieoficjalny. Teraz proszę posłuchać i powtórzyć. Dialog oficjalny. Jak pani ma na imię? Mam na imię Mami. Jak się pani nazywa? Nazywam się Takada. Mami Takada. Dialog nieoficjalny. Jak masz na imię? Mam na imię Mami. Jak się nazywasz? Nazywam się Takada. Mami Takada. Teraz wizytówki. Proszę posłuchać. Wizytówki popularni Polacy. Ryszard Kapuściński. Anna Maria Jopek. Aneta Kręglicka. Urszula Dudziak. Robert Lewandowski. Leszek Kołakowski. Iga Świątek. Tadeusz Kościuszko. Andrzej Gołota. Mikołaj Kopernik. Barbara Piasecka-Johnson. Roman Polański. Adam Mickiewicz. Maria Skłodowska-Curie. Teraz proszę posłuchać. Dzień dobry. Jak pan ma na imię? Mam na imię Ryszard. Jak pan się nazywa? Nazywam się Kapuściński. Miło mi pana poznać. Mnie również. Do widzenia. Do widzenia. Cześć. Jak masz na imię? Mam na imię Aneta. Jak się nazywasz? Nazywam się Kręglicka. Miło mi cię poznać. Miło mi. Na razie. Proszę kontynuować. Teraz następne ćwiczenie. Proszę posłuchać i uzupełnić. Dzień dobry. Nazywam się Iwona Stępek. Jestem nauczycielką. Proszę się przedstawić. Ojej. Nie rozumiem. Przedstawić się, to znaczy jak się pani nazywa, jak się pan nazywa, prezentacja. A! Nazywam się Angela Brown. Proszę powtórzyć. Przedstawić się. Przedstawić się. Uff. Skomplikowane. Dzień dobry. Nazywam się Iwona Stępek. Jestem nauczycielką. Proszę się przedstawić. Ojej, nie rozumiem. Przedstawić się, to znaczy jak się pani nazywa, jak się pan nazywa,
Prezentacja. A, nazywam się Angela Brown. Proszę powtórzyć. Przedstawić się. Przedstawić się. Uff, skomplikowane. Proszę jeszcze raz przeczytać ten tekst. Następne ćwiczenie. Proszę uzupełnić. Tu są słowa. Pan, dzień, mi, miło, nazywam, jak. I dialog. Student i sekretarka. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak się pan nazywa? Nazywam się Uwe Stein. Bardzo mi miło. Miło mi. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak się pan nazywa? Nazywam się Uwe Stein. Bardzo mi miło. Miło mi. Następna sekcja. Gdzie jest książka? Proszę posłuchać. Przepraszam, gdzie jest toaleta? Toaleta jest tam, na prawo. Dziękuję bardzo. Przepraszam, gdzie jest internet? Komputery są tutaj. Internet jest gratis. Dziękuję pani bardzo. Przepraszam, gdzie jest woda? Tu jest woda. Kawa, herbata i cukier są tam. Dziękuję. A co to jest? To jest program kulturalny. Program kulturalny? Co to jest? To coś specjalnego. Film, spotkanie, specjalna lekcja. Aha, rozumiem. Proszę posłuchać. Zlewa. Na lewo. Sprawa. Na prawo. Gdzie toalet? Gdzie jest toaleta? Gdzie находится примерочная? Gdzie jest przymierzalnia? Извините. Przepraszam. Tam. Tam. Тут, здесь. Tutaj, tu. Внизу. Na dole. Наверху. Na górze. Proszę posłuchać. Sekretariat, parking, kawa, kino, bank, nauczycielka, restauracja, toaleta, radio, bankomat, kawiarnia, szpital, telefon, mapa, hotel, herbata, teatr, kasa. Proszę posłuchać. Przepraszam, mam pytanie. Gdzie jest książka? Książka jest tam. Na lewo, na górze. Przepraszam, mam pytanie. Gdzie jest kawa? Kawa jest tu, na prawo, na dole. Dziękuję. Proszę bardzo. Teraz proszę pytać. Przepraszam, mam pytanie. Gdzie jest sekretariat? Sekretariat jest tam, na lewo. Dziękuję bardzo. Proszę.
Przepraszam, mam pytanie. Gdzie jest bankomat? Bankomat jest tu, na prawo, na dole. Dziękuję bardzo. Proszę. Proszę kontynuować. Teraz następna sekcja, komendy. Proszę powtórzyć. Proszę przeczytać. Proszę napisać. Proszę posłuchać. Proszę przeliterować. Proszę przetłumaczyć. Jak się mówi po polsku? Co to znaczy? Nie wiem. Nie rozumiem. Nie pamiętam. Proszę posłuchać dialogów. Proszę przeliterować swoje imię i nazwisko. Nie rozumiem. Proszę powtórzyć. Proszę przeliterować imię i nazwisko. Aha, rozumiem. U, W, E, S, T, E, I, N. Dziękuję. Proszę powtórzyć szkoła. Szkoła. Dziękuję. A teraz proszę przeliterować szkoła. S, Z, K, O, E, U, A. Proszę przeczytać dialog i proszę napisać ćwiczenie. Mam pytanie, co to znaczy szkoła? School. Dziękuję bardzo. Proszę. Mam pytanie. Jak się mówi po polsku tired? Zmęczony. Jestem bardzo zmęczony. Proszę powtórzyć. Proszę przeliterować. Proszę przeczytać. Proszę napisać. Nie wiem. Nie rozumiem. Co to znaczy? Mam pytanie. Teraz następne ćwiczenie. Proszę dopasować. Proszę powtórzyć. Proszę przeliterować. Proszę przeczytać. Proszę napisać. Proszę powtórzyć. Proszę przeliterować. Proszę przeczytać. Proszę napisać. Co pasuje? Proszę przeliterować dom. D, O, M. Proszę powtórzyć dziękuję. Dziękuję. Proszę powtórzyć szkoła. Szkoła. Co to znaczy dziękuję? Thank you. Co to znaczy dom? Nie wiem. Proszę przeczytać dom. Dom. Teraz numery. Proszę posłuchać i uzupełnić. Zero. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Zero.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Teraz proszę uzupełnić i połączyć z cyfrą. 1, 4, 3, 2, 10, 9. Sześć, osiem, pięć, zero. Co mówi lektor? Proszę posłuchać i napisać. Zero, dwa, sześć, dziewięć, dziesięć, jeden, pięć, cztery. Zero, dwa, sześć, dziewięć, dziesięć, jeden, pięć, cztery. Teraz dane personalne. Proszę posłuchać. Imię? Mami. Nazwisko? Takada. Narodowość? Jestem Japonką. Adres? Kraków. Ulica Spacerowa 9. Numer telefonu? 1, 2, 6, 3, 9, 8, 4, 5, 7. Dziękuję. Proszę. Proszę posłuchać. Imię? Sonia. Nazwisko? Szarapowa. Narodowość? Jestem Ukrainką. Adres? Kraków, ulica Świętego Tomasza 8. Numer telefonu? 568 3293.
1-4-7. Dziękuję, to wszystko. Proszę, do widzenia. Imię? Wiktor. Nazwisko? Koralew. Narodowość? Jestem Ukraińcem. Adres? Warszawa, ulica Złota 5. Numer telefonu? 897-536-412. Dziękuję, to wszystko. Proszę bardzo. Do widzenia. Materiały do lekcji pochodzą przede wszystkim z książki Polski Krok po kroku 1, której autorką i redaktorką jest pani Iwona Stępek. Zajęcia prowadzi Magdalena Mrówczyńska, lektorka ze Szkoły Języka Polskiego Konwersacja. Kurs języka polskiego został zrealizowany z inicjatywy EY Academy of Business, firmy szkoleniowej obecnej na polskim rynku blisko 30 lat. Dziękujemy. Do widzenia.